Kolejny odcinek naszego serialu Młoda Siła, czyli Young Power Rekordu. Dziś w rolach głównych zawodnicy urodzeni w roku 2007, Tymoteusz Kliś i Kacper Kur. Panowie, od jak dawna w rekordzie? Od 4 lat. Ja od niecałego roku. Kacper, gdzie rozpoczynałeś zatem swoje naukę abecadła piłkarskiego? W Czechowicach Dziedzicach, w UMKS-ie Trójka Czechowice Dziedzice. A ty, Tymek, od jak dawna? Od 5 lat chyba. Pozycja, na jakiej grasz? Obrońca. Pomocnik. A dlaczego właśnie środek pola? Na początku zacząłem, gdy grałem w UMKS-ie, zacząłem grać na napastniku, ale trener ze względu, że byłem wyższy niż inni, powiedział, że lepiej bym się spisywał na pomocy. Ciebie nie kusiło Tymek zdobywanie goli? Nie za bardzo. Co takiego fajnego jest w grze defensora? Przejmujesz piłki, można fajne akcje wyprowadzić. A co takiego fajnego jest w grupie zawodników z rocznika 2007, że stanowicie tak liczną grupę? Atmosfera na pewno, koledzy są bardzo koleżeńscy i pomagamy sobie nawzajem. A trener Bogusław Matlog jest wymagającym szkoleniowcem? Zdecydowanie tak, ale to napędza do działania wszystkich zawodników. No, jeśli napędza do działania, to co jest celem 13-latków rekordu? Szkolenie swojej techniki, no i wygrywanie meczów oczywiście. W twoim przypadku, Tymek? Wygrywanie meczy, tak jak kolega powiedział, i zdobywanie jak największych sukcesów. Koniec roku szkolnego był dość specyficzny. Czy równie specyficznie zapowiadają się wasze wakacje? No, można tak powiedzieć. No, myślę, że tak, zdecydowanie. Ze względu na sytuację na świecie.